Twój pomysł na biznes nie rodzi się w Twojej głowie, tylko w głowie Twoich klientów. Ten pomysł już dawno istnieje. Uważam, że zarobienie 100 tysięcy złotych miesięcznie jest wyczynem, jest kłopotem. Ale nie zarobienie 10 tysięcy złotych jest głupotą. I ja się potknąłem w tych dziedzinach, gdzie czułem pieniądze, że będzie z tego kasa, ale nie potrafiłem tego robić, albo tego nie lubiłem. Przedsiębiorca to jest inżynier finansowy, jest to artysta, on maluje obraz pieniędzmi. I ten obraz to jest jego firma. I zacząłem zatrudniać jako 21 czy 2-latek ludzi, którzy mieli 25 lat, kończyli student. Jak masz pieniądze, to źle robisz biznes. Jak nie masz pieniędzy, to dużo łatwiej jest dojść od zera do miliona, niż jak masz 5 milionów, zrobić z 5 100. Partnerzy kanału to seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce, James Hawk, marka oferująca funkcjonalne męskie akcesoria, a jeżeli chcesz jeszcze więcej konkretów o tym, jak rozwinąć firmę, to sprawdź książki naszego wydawnictwa na stronie bizop.pl. Linki i zniżki w opisie. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest program Biznes od Początku, w którym odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce, pokazujemy ich firmy, rozmawiamy o tym, jak zaczynali, jak swoje firmy rozwinęli. Dzisiaj jesteśmy w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270. Naszym gościem będzie Kuba Midel. Kuba najbardziej kojarzony jest z branżą nieruchomości, z mieszkaniami na wynajem, ale w przeszłości zbudował całkiem spore firmy, zbudował m.in. sieć szkół językowych Mobile English, czy zbudował markę odzieżową Venerdi, która też miała swoje punkty dystrybucji w całej Polsce. I o tym chciałbym z Kubą porozmawiać, o tym, jak zaczynał, jak wyglądały jego początki i co z obecnym, dzisiejszym doświadczeniem, co zrobiłby, gdyby musiał zacząć jeszcze raz. Także zapraszam na dzisiejszą rozmowę, a jeżeli takie tematy Was interesują, jeżeli chcecie poznać więcej historii polskich przedsiębiorców, dowiedzieć się, jak zacząć obecnie, no to zapraszamy do subskrypcji tego kanału, gdzie takich rozmów będzie znacznie więcej. Cześć Kuba. Dzień dobry. Doszło w ostatnich latach u Ciebie do takiego przewartościowania w życiu, mam wrażenie. Powiedz, czy ten Kuba, którego widzimy obecnie, to jest inny Kuba niż ten z początków Twojego kanału na YouTubie? Zdecydowanie, aczkolwiek wynika to pewnie z tego, że wiele się przez te 3-4 lata ostatnio zadziało, natomiast koncepcyjnie nie. Myślę, że inaczej zaczynam może pewnie o wielu rzeczach mówić. Wiele rzeczy, wiele osób poznaję, natomiast już na YouTubie był ten Kuba ostateczny. Od początku. Zastanawiam się nad tym, czy internet Cię w jakiś sposób zmienił, czy zmienił Ci jakąś mentalność, bo wchodząc do internetu często człowiek nie jest tego świadomy, że naraża się po prostu na taki intelektualny wpierdzel od ludzi. No jest, tak. Czy to w jakiś sposób Cię zmieniło, czy Ty musiałeś zmienić na przykład swój charakter, swój sposób myślenia, żeby sobie z tym poradzić? Z tego co wiem, nazwa kanału to Biznes od Początku. Ja parę biznesów robiłem od początku. Jednym z takich, można powiedzieć, nie biznesów, co przedsięwzięć, była ta cała muzyka. I dla przedsiębiorcy wyjście w ogóle przed kamerę, powiedzenie tego, co się czuje, co się wie, już tutaj było ogromnym kłopotem, jak były teledyski, gdzie musisz tak naprawdę coś zagrać przez 3 minuty. Na YouTubie dostajesz mikrofonik, jest operator, zresztą robisz tę robotę. Musiałem wyjść przed później już, nie wiem, 50-100 tysięcy osób i powiedzieć, co uważam, co myślę, co robię i tak dalej, więc było to bardzo trudne doświadczenie, może nie jakoś traumatyczne, ale trzeba było się przestawić na takie tory. Stąd być może właśnie początek był taki, że nawet nie wiedziałem, jak się zachować, jak mówić i do kogo nawet nie wiedziałem, mówię, bo gdzieś ta myśl idzie w eter, dopiero później poznając widzów na żywo, teraz niestety dzieje się to na każdym rogu, człowiek delikatnie się przyzwyczaja i jest na pewno pewniej. Ludzie Cię rozpoznają na ulicy? No przed chwilką właśnie mówiłem Ci, że oglądam jakąś dużą teraz nieruchomość. No i też jak gdyby no, człowiek wie, że to niestety ja, czy wczoraj w parku, czy w sklepie, niestety mimo tego, że kanał jest bardzo mały, dość dużo osób jest zainteresowanych tematem właśnie jakiegoś rozwoju nieruchomościami, biznesem i to się przekłada niestety na większą rozpoznawalność. Jest to upierdliwe. No właśnie, tak ostatnio czytałem takie badania, że już blisko 50% młodzieży chce zostać youtuberami. Z Twojej perspektywy, czy to jest dobry kierunek? Bo właśnie z mojej też, no ludzie chcą jakiejś tam rozpoznawalności, sławy, a to ma takie dość duże, ciemne strony. Nie wiem, czy ta rozpoznawalność jest taka przyjemna zawsze. Poza tym wchodząc do internetu, no można oberwać hejtem. Są ciemne strony, które takie przyjemne nie są. Z Twojej perspektywy, czy ta rozpoznawalność, czy to jest fajne, czy to się przydaje, czy to jest raczej to przeszkadza? W biznesie się przydaje. W biznesie się sprzedaje,
w przypadku w ogóle, nie wiem, czy sprzedaży książki, czy jakiegoś szkolenia, czy wyjazdu, czy czegoś, to na pewno bez tego jak gdyby nie byłoby tej branży, czy tej nowej odsłony. Natomiast niestety traci się tę prywatność, że no, każdy w tę strefę może wejść z ulicy, bo wie, że ty to ty i że coś tam w głowie siedzi, czy można się podzielić i jest to trudne, ale no, myślę, że na razie nie przekroczona raczej komentarze pozytywne, tylko no, wiesz, że nie jesteś anonimowy. Zawsze byłem, nawet tutaj specjalnie przyniosłem jakąś gazetę sprzed nie wiem, parunastu lat, gdzie byłem na prawdziwym szczycie jakimś tam swoim finansowym, biznesowym. No to miałem jedno zdjęcie w internecie, czy dwa zdjęcia w gazecie. Było to lepsze. Prywatnie było to lepsze. Mówisz teraz dużo o takiej równowadze w życiu, żeby nie tylko iść w biznes, ale taką jednak równowagę zachowywać. Jestem ciekawy, jakie teraz masz podejście, gdybyś teraz musiał zaczynać biznes. Tym obecnym doświadczeniem, które masz teraz, zakładasz pierwszą firmę, jak byś do tego podszedł? Czy te pierwsze lata to jednak jest czas wyrzeczeń i charówki, czy jednak od początku byś tutaj szukał już równowagi? Bardzo trudne pytanie. W ogóle mam tak wiele przemyśleń, że ciężko mi jednoznacznie, uniwersalnie Tobie czy widzom powiedzieć, co bym zrobił, czego bym nie zrobił. Na pewno wiem, że trzeba się sprężyć. Na pewno wiem, że przez parę lat trzeba zapomnieć o konsumpcji, zapomnieć o równowadze. Ktoś, kto myśli o wolności finansowej, rentierce i równowadze przez pierwszy rok działalności, no nigdy nie osiągnie sukcesu, bo trzeba się naprawdę ubrudzić, żeby zejść do parteru, ubrudzić, powalczyć, żeby cokolwiek, z jakiejkolwiek działalności było. Natomiast trzeba umieć później z tej walki, z tego brudu wyjść. Jak po treningu. Moi trenerzy mówili, ile trenujesz, tyle wypoczywaj, ile pracujesz, tyle wypoczywaj. Ja na pewno o tym zapomniałem i życie mi przypomniało. Zdrowie mi przypomniało, organizm się upomniał, więc to było naturalne. Więc może rzeczywiście planować tę karierę sobie delikatnie, wolniej rozłożyć to w czasie, ale początki muszą być trudne. Dlatego im jesteście młodsi, tym bardziej się chce, tym bardziej trzeba to wykorzystać. Rozmawiając z przedsiębiorcami, ja często widzę taką pułapkę, że okej, oni wpadają w ten tryb, że cały czas pracuję, ciężko, zapieprzam, ciężko z tego później jest wyjść, bo jesteś przyzwyczajony, że pracujesz po 7 dni w tygodniu, później jak masz przestać, no to nie wiesz, to po prostu cię nosi. I też widzę taką pułapkę, że młodzi ludzie czasami mówią coś takiego, że odkładam te swoje życie prywatne na później, bo teraz jest biznes, teraz to będę rozwijał, a czas na właśnie jakieś tam, nie wiem, życie prywatne, na konsumpcję przyjdzie później. Z tym, że no tutaj ja widzę taką pułapkę, że nie, możemy nie zdążyć kiedyś. No wiesz, to jest, mimo młodego wieku poruszasz bardzo istotny temat. No, ja wczoraj z moim staruszkiem sobie siedziałem, rozmawialiśmy o życiu. Będę teraz kręcił taki filmik, naprawdę życiowy, przed 40, żeby zobrazować w ogóle życie. Wezmę takie, jak są sztuczne ognie, wiesz, zapalę ten drucik gdzieś tam się tli, iskrzy i to jest to życie, to jest ten moment, który trwa. Natomiast wiemy, że jest tego początek, jest tego koniec. Trzeba to naprawdę nieźle zaplanować. Czym ja się mogę pochwalić? Mogę się pochwalić tym i możecie jakąś lekcję wyciągnąć, że odhaczyłem naprawdę bardzo dużo. Tutaj specjalnie dzisiaj z firmy wziąłem resztki jak gdyby materiałów reklamowych firm, które wyszły, które nie wyszły. Udało się wychować dwójkę dzieci, mają 6-10 lat. Udało się stworzyć rodzinę, mieć miłość, bo to jest wielka rzecz. Żona skończyła 40 lat przedwczoraj. Mieliśmy urodziny, no ewidentnie ją kocham, mimo że są czasem trudniejsze momenty, to tli się jakaś miłość i to od 15 lat. Ta sama dziewczyna, ta sama żona, ten sam dom, odchowane dzieciaki. Jest troszeczkę sportu, jest sporo inwestycji. Odhaczyłem wszystkie marki handlowe plus markę tą muzyczną, o której też wspomniałem. Także myślę, że jestem przykładem, że się da i przykładem takiego fajtera, który no, nie chciał odpuszczać na żadnym polu. Nawet dzisiaj też wspomniałem przed rozmową, że dzwoni gość, z którym gdzieś tam studiowałem na SGH-u, czyli otarłem się o uczelnię, która była wielkim marzeniem. Potem tę uczelnię rzuciłem, ale gdybym tam nie był przez ten rok, czy później na zaocznych z 3-4 lata, no to bym czegoś tam żałował. Więc tak bym żył, żeby nie żałować. Co do pracy i pracowitości, powiem Wam, gdzie jest problem. W mojej książce udowadniam, że żeby mieć sukces biznesowy na początku, trzeba po pierwsze robić to, co się lubi i to, co się potrafi. Zapamiętajcie proszę, to, co się lubi, to, co się potrafi i od strony popytowej to, czego ludzie potrzebują i to, za co chcą zapłacić. I ja się potknąłem w tych dziedzinach, gdzie czułem pieniądze,
że będzie z tego kasa, ale nie potrafiłem tego robić albo tego nie lubiłem. Przykładem chociażby są rajstopy. To, że masz przebitkę razy dwa w internecie, razy cztery, jak się na tym nie znasz i nie czujesz rajstop, po prostu raczej ci to nie wyjdzie. Miałem tego typu bardzo wiele właśnie doświadczeń. Dzisiaj na przykład czuję, że mnie nie męczy praca. I łapię się na tym, czym łapię się w sporcie, o czym mówią mi, no mówi mi głównie trener, jeden, zresztą drugi tutaj ostatnio na badaniach powiedział mi to samo, że trzeba nauczyć się odpoczywać. Nie jest kłopotem to, jeżeli lubisz swój biznes, nie wiem, handel samochodami, handlujesz autami, możesz latać do Dubaju po samochody, otwierać trzeci komis i tak dalej, tylko można w tym się bardzo łatwo zatracić i dla inwestoholików, dla pracoholików bardzo ważną kwestią jest umiejętność odpoczynku. Dla ich dobra. Tutaj uważam, że mój kanał został na początku źle zrozumiany, czyli wolność finansowa, czyli middle to jest hipokryta, bo jak ma 20 mieszkań, to po co kupuje teraz drugie 20? To pieprzony oszust. Powinien siedzieć i nic nie robić, bo ma wolność finansową. Kiedy? Ja na miejscu nie usiądę i do tego też ja dzisiaj się zaczynam przyzwyczajać. Zresztą po to został kanał stworzony, że nie miałem co z sobą zrobić, bo masz przychód pasywny, masz jakiś majątek, już cię tak nie bolą biznesy, bo zostały zrobione. Natomiast złapanie wiatru w żagle to jest posiadanie takiej pracy i takiego biznesu, gdzie nie jesteś w pracy, jak jesteś w pracy. I niestety troszeczkę wpadłem w to dziś, gdzie dla mnie konsultacje biznesowe, robienie szkolenia w sobotę, to nie jest praca. Nie wiem, kiedy mijamy 10 godzin. Czy ja mam z tego 10 tysięcy, czy 110? Nie ma to dla mnie większego znaczenia, bo lubię być z tymi ludźmi. I jaka jest dzisiejsza moja mądrość? Że później robię sobie tydzień wolnego. Jutro jestem w Portugalii, zresztą jedziemy sobie z żoną na 6 dni, żeby sztucznie dać sobie przerwę, żeby się w tej pracy nie zatracić. Czego nam brakuje na początku? Tego się nie uczymy. Ja byłem chowany tak przez rodziców, którzy pracowali bardzo dużo i dziadków, którzy pracowali bardzo dużo, że tak naprawdę pracujesz po to, żeby i spać, i wstać, i znowu iść do pracy. Tego pierwiastka mi zabrakło, że odpoczynek jest cnotą. I dzisiaj zaczynam od treningu. Rano dzisiaj o godzinie 7.30 był trener, potem odrobinę fizjo, odrobinę rozmowy, kawa, śniadanko, nawet się do Was spóźniłem, bo to jest dla mnie priorytet. Zrobiłem sobie ankiety wśród naszych widzów na kanale i problem numer jeden to jest brak pomysłu na biznes. 50% ludzi to zaznacza, że nie mają pomysłu na biznes. Ty nam tutaj przyniosłeś dużo przykładów swoich firm, które wyszły, które się nie udały. I tutaj już takie moje przemyślenie na początku, bo ludzie czasem może mają takie wrażenie, że nie wiem, znajdą jakiś genialny pomysł na biznes i to będzie na pewno to, albo usłyszą coś, nie wiem, od ciebie, ode mnie, gdzieś coś wyczytają i to na pewno będzie super pomysł na biznes, a ty tutaj pokazujesz kilkanaście różnych rzeczy, które robiłeś. Kilka. I kilkanaście. No, poniżej 10, tak, ale blisko. Tak. Rzeczy, które próbowałeś, ale które nie wyszły. No i tutaj, czy jest w ogóle jakiś przepis, żeby ten biznes zrobić dobry? Jest. Zapamiętajcie proszę ten cały diagramik. Jakbyście cztery koła sobie narysowali. To, co lubicie. Pierwsze to musi być to, co lubisz, to, co czujesz. Jeżeli jesteś dobrym piłkarzem, to prawdopodobnie nie będziesz dobrym programistą, bo nie wysiedzisz przed komputerem. Nawet jeżeli programista zarabia 20 tysięcy miesięcznie, to ktoś, kto ma ADHD, nie wysiedzi przed komputerem. I odwrotnie. Drugi czynnik najważniejszy, to co potraficie, na czym się znacie. I tu niekoniecznie chodzi o uczelnię. Tu słuchajcie, jest zdjęcie z 2008 roku z maja. Ja miałem wtedy 25 lat. Od 7 lat dawałem korepetycje. W wieku 2008 roku miałem 40 lektorów w Łodzi, 10 kupionych z Seicento, takich, no, można powiedzieć, już starawych, oklejonych. Natomiast ja lubiłem uczyć. Dla mnie w ogóle byłem nauczycielem takim, czy jestem z założenia. Był ten angielski, chodziłem po domach, dawałem za 15 do tych korepetycji, za 30, za 50, potem chyba za 100. W liceum jeszcze tutaj w Jedynce Łódzkiej pamiętam, że zarabiałem tyle, co mama, dając parę godzin, 7 czy ileś tych godzin tygodniowo korepetycji. Było bardzo fajne przełożenie. I ta sieć nie zrodziła się z tego, że ja zrobiłem logo, tylko z tego, że miałem na to koncept, ja to lubiłem i czułem. Ale po stronie popytowej, rynkowej macie jeszcze dwa kolejne kółeczka. To, czego klient potrzebuje i za co chce zapłacić. I po moich 15 czy 20 latach doświadczeń, bo tą książkę wydawałem ostatnio, właśnie do takich wniosków doszedłem. Dzisiaj młodzi ludzie uważam, że no nie chcą się trochę schylić po te pieniądze. Nie wiedzą nawet, że nic nie mają do sprzedania. Dzisiaj jest ciężko, jeżeli ja też chcecie zarobić. Ja szukam w tej chwili operatora,
który potrafi korzystać z kamery. Bardzo szukam montażystów, czyli kogoś, kto ma program do montowania i coś mi zmontuje. Nie mam. Nie natknąłem się w tej chwili. Piotrek się nie wyrabia, ma inne zlecenia. Ja często potrzebuję coś na szybko, jakiś filmik z GoPro zrobić. Jak ktoś ma program, działa, niech się zgłosi, popracujemy. Ostatnio do Torunia do Sławka Mencena wiózł mnie też człowiek, który jakieś ma limuzyny, wszystko 33 lata, pracowity facet, też brakuje kierowców, więc młody człowiek musi pójść do pracy. Pierwsze, co bym zrobił, poszedłbym do pracy. Tak znajdziecie pomysł na biznes. Jak pójdziecie do pracy i rozejrzycie się w wieku 20, 18, 22 lat, gdzie można zarobić? Najlepszym kierownikiem, najlepszym nauczycielem jest szef. Najlepszym nauczycielem jest klient, który daje ci 50, 100, 500, 1000 zł. Natomiast siedzenie i oglądanie YouTube'a, że Midel wpadnie na pomysł na biznes, nie wpadnie. Bo ja sam szukam pomysłu na siebie cały czas. Ale widzę też, że jest kupę 25-latków, którzy zarabiają po 100-200 tysięcy złotych miesięcznie, bo znaleźli ten pomysł. Ale ten pomysł się, ja napisałem w mojej tej pierwszej książce, twój pomysł na biznes nie rodzi się w twojej głowie, tylko w głowie twoich klientów. Ten pomysł już dawno istnieje. Nawet teraz patrzę na siebie jako tego całego szkoleniowca, warsztatowca. Przecież ja mogłem robić to samo 5 lat wcześniej. Ja byłem nawet na większym szczycie. To istniało. Tylko trzeba było to pokazać. I wiele osób nosi w sobie usługę, produkt, handel, wytworzenie czegoś, tylko no, póki nie skonfrontuje się z rzeczywistością, ten ktoś nie wie, że potraficie coś zrobić. Umycie łódki na Mazurach małej, 8-metrowej, to jest 1500 zł netto. Umycie łódki. Więc jak komuś z Was brakuje pieniędzy, to idźcie do Giżycka albo do Mikołaja, kupcie sobie gąbkę i powiedzcie, dzień dobry, czy Pan nie chciałby umyć tej łódki. Ja mówię o detailingu oczywiście, tam jakiś karherek, coś trzeba użyć. Natomiast to są tego typu pieniądze. Więc zacząłbym od drobnej usługi i od tego, gdzie zarobicie 5-10 tysięcy złotych, ciężko pracując. Zresztą dzisiaj to w ogóle widać, wiesz, dobre rzemiosło będzie lada chwila w cenie. Zrobienie biznesu takiego, jak ja tu zrobiłem, pewnie jest nie do powtórzenia, bo nie ma dzisiaj kim pracować. To jest kłopot, że wszystko się sprzeda, tylko ktoś musi później tę usługę, czy to będzie firma ogrodnicza, remontowa, czy angielski, czy cokolwiek innego, nie ma kim pracować, ale rzemieślnik, który ma coś zrobić z dwójką, trójką pracowników i nie może w Polsce zarobić 15 tysięcy złotych, to jest nieporozumienie. Dzisiaj. Mhm. Powiedziałeś, że ważne jest znaleźć, co lubię robić, co umiem robić. Lubię i potrafię. Znaczy pierwszy może czynnik to masz nie tyle, co lubię, co umiem robić. Tylko jeżeli nie będziesz lubił tego, na czym się znasz, to się wypalisz, no bo przez pierwszy rok, dwa, trzy musisz klepać codziennie to samo. Nawet taki śmieszny YouTuber, moi drodzy, gdybyście mieli nagrać 500 filmów na YouTube'a, to myślę, że większości ludzi znudzi się to po piątym, siódmym filmiku. I wiecie panowie, o czym mówię. To nie jest tak, że sobie siedzimy, rozmawiamy i to trwa godzinę, tylko to jest dzień na przejazd, dzień na montaż. Od tygodnia myślisz sobie nad pytaniami. Kanał tworzysz od iluś tam lat. Więc bycie YouTuberem czy bycie TikTokerem to nie jest wcale takie proste. Wrzucenie posta na Instagrama to jest często godzina czasu. Posta, którego robisz z ręki. Pewnie ludzie nie są tego świadomi, ale jeszcze... Ale to się muszą uświadomić, że jedyne czego nie są świadomi, że pieniądze dość łatwo się zarabia. Uważam, że zarobienie 100 tysięcy złotych miesięcznie jest wyczynem, jest kłopotem. Ale nie zarobienie 10 tysięcy złotych jest głupotą. Nie możesz nie zarobić 10 tysięcy złotych. Jeżeli masz 20 parę lat, jesteś sprawny psychicznie i manualnie, nie możesz tyle nie zarobić. Gdzieś robicie błąd. Jeżeli ktoś siedzi na kasie w Biedronce i mówi, że nie ma pieniędzy na rynku, to gdzieś robi błąd. Ale powiedziałeś, że ważne jest, żeby robić to, co się lubi. Tak. I tutaj wątpliwość, którą widzowie mogą mieć. Nie mam jakiejś takiej swojej pasji, nie znalazłem jeszcze tego, co lubię robić. Jak to odkryć? Po prostu próbować różnych rzeczy, praktyka? Tak. Próbować i zobaczyć, która usługa na rynku, który produkt jest sprzedawalny. I w tej chwili, wiecie, ja nie chcę mówić o koszeniu trawy. Natomiast no, zobaczcie, ile zarabiają programiści, ile zarabiają handlowcy. Tutaj dosłownie przez ścianę jest człowiek, który handluje mieszkaniami. To są absurdalnie wielkie zarobki, jakie ten człowiek ma, ale ode mnie, kiedy wynajmował biuro parę lat temu, bo jesteśmy w tej chwili właśnie w tej kondygnacji, gdzie sam prowadziłem
interesy, on nie miał nic i przyjął z innego miasta. Dzisiaj jest jednym z lepszych pośredników w ogóle w Łodzi. I zarabia absurdalne pieniądze, ale on pracuje. I zawsze pracował, i zawsze chciał. A obok jest kupę biur nieruchomości, którym nie idzie, albo sprzedają jedno mieszkanie, albo dwa miesięcznie, mają 10 tysięcy, połowę wydają na biuro i połowę na sprzątanie i jeszcze ZUS zdrożał i płaczą, że nie idzie. A drugiemu brakuje mieszkań, bo ma tyle klientów. Więc trzeba ruszyć dupsko, jak gdyby 90%, też już powiem wam, że już wiem, że i tak 98% ludzi nie skorzysta z moich usług, bo też myślałem, że to jakiś biznes będzie z tego, ale 98% osób nie jest w ogóle moimi klientami, bo chce pastylkę na sukces. Nie chcą żadnego sukcesu. Jak ludzie na etacie oglądają piąty rok z rzędu tego typu kanały, to będą oglądać jeszcze 10 lat i tak nic z tego nie będzie. Ktoś, kto jest biznesmenem, ktoś, kto jest wojownikiem, chce walczyć. Czy ZUS będzie tyle, czy będzie 5%, czy 3%, czy będzie spółkę komandytową, czy spółkę z o.o., to jest spierdzielenie o Chopina. Albo jesteś w klatce i oglądasz filmy o zawodnikach MMA, czyli biznesmenach, albo jesteś przedsiębiorcą i kosisz trawę, wozisz ludzi, handlujesz ubraniami, prowadzisz sklepik, programujesz strony, robisz kanał na YouTubie, cokolwiek, tworzysz jakąś wartość dodaną na swoich zasadach. Kolejny mit, że przedsiębiorca to nie wiadomo ile zarabia ile i nie wiadomo ile ma. Przedsiębiorca ma często mniej pieniędzy niż jego menedżer, niż jego dyrektor. Bo menedżer zarabia 15 tysięcy, idzie je wydać. Menedżer, przedsiębiorca zarabia stówę i reinwestuje tą stówę w firmę i jeszcze bierze 3 razy większy kredyt obrotowy, żeby firma szła szybciej. Przedsiębiorca to jest inżynier finansowy, jest to artysta, on maluje obraz pieniędzmi. I ten obraz to jest jego firma. Więc tutaj nie możemy 20-latkom mówić, żeby jeździli raz na 3 tygodnie do Dubaju szukać równowagi finansowej. Tylko mają zapierdzielać. To jest 10-5 lat, które trzeba ciężko pracować, przez które trzeba ciężko pracować, wypracować sobie bazę klientów, wypracować sobie ludzi, którym możesz oddelegować sporo obowiązków, znaleźć podwykonawców, znaleźć dostawców i sprawić, żeby delikatnie z tego układu się autować. Natomiast dzisiaj jest tak łatwo jeszcze nie było. Dzisiaj są najlepsze czasy do robienia interesów. Najlepsze. Macie swoje telewizje. Każdy dzięki Instagramowi, Facebookowi, YouTube'owi, TikTokowi ma swoją telewizję. Mnie ta reklama kosztowała kilkanaście tysięcy złotych. Każda reklama w radiu, nie wiem, parę dziesiąt złotych, ale to też były kampanie po 3-5 tysięcy w samej Łodzi. Reklamy telewizyjne, reklamy prasowe, Google AdWords. Dzisiaj wszystko macie. Dzisiaj tylko trzeba ruszyć dupę i wyjść z tego domu. Super. To jest naprawdę super. Kuba, opowiedz, bo robicie duże wydarzenie w Łodzi. Mieliśmy o tym wspomnieć. Wielka integracja. 1700 przedsiębiorców. Potwierdziło. Myślę, że jeszcze przez ten miesiąc sporo osób dojdzie. To jest wydarzenie dla przedsiębiorców, dla ludzi, którzy mają mniejszy, większy biznes. Ja jestem w tej chwili na takim szczeblu i moim klientem nie jest ktoś, kto tak naprawdę szuka pomysłu na biznes, bo on go u mnie nie znajdzie. Moim klientem jest człowiek, który jest tym przedsiębiorcą i jest po prostu odrobinę samotny, w sensie takim, że wyprzedził rodzinę, wyprzedził znajomych, kuzynostwo, pracowników i tak dalej. Nie ma się z kim pościgać, nie ma się kim zainspirować. Często szuka drugiej nogi. Bardzo wiele ludzi teraz zaczyna inwestować w nieruchomości, żeby mieć jakiś majątek, nie tylko puste przebiegi firmowe, że ten ma 100 milionów przychodu, ten ma 2, tylko ile de facto tego majątku netto sobie skumulował, odłożył. Czy ma jakąś alternatywę dla ZUS-u? Czy ma z kim pogadać o bieżących problemach prowadzenia firmy? I to nie w sensie negatywnym, tylko tak jakbyś był biegaczem, no i gadasz z innym, jakie kupił sobie nowe trampki. To właśnie wielka integracja ma zrzeszać ludzi biznesu, gdzie można się zainspirować, czy budowlanką, czy rentierką, czy kryptowalutami, czy kredytami i tak dalej, pobyć w fajnym sosie. Więc wielka integracja polecam, ale bardziej dla ludzi, którzy już tę własną działalność otworzyli. Dobra, zapraszamy. 20-22 maja w Łodzi. Tak jest. Fajni goście. Phil Konieczny, Marek Konrad, Sławek Mencen, Kamil Gancarz. Dużo znanych osobistości. Tak jest. Na wielkaintegracja.pl możecie doczytać. Myślę, że warto sobie te 48 godzin pobyć w gronie ludzi przedsiębiorczych. I to nie będą w większości miliarderzy, milionerzy, bo to jest przereklamowane i kupione PR-owo, tylko zwykli właściciele mniejszych, większych firm.
Ja takiej energii szukałem, jestem przeszczęśliwy, że mogę być współtwórcą tego typu przedsięwzięć i dostałem drugie życie dzięki YouTube'owi. Tutaj też mogę zachęcić Ciebie, kolegów, koleżanki, łączmy się w tym internecie, bo media, do jakich ja byłem przyzwyczajony, czyli właśnie telewizja, radio, prasa, robią z nas coraz większych idiotów. Jak gdyby mamy coraz mniej myśleć, konsumować trzeba, kupować trzeba, auta, ciuchy, odzież, co tam, odzież, jedzenie, co tam chcecie konsumować, konsumujcie. Natomiast trzeba mieć w tym wszystkim rozum i tego w mediach brakuje. A w internecie? Myślę, że można szczerzej powiedzieć, są mniejsze przychody z reklam, więc może dlatego ten materiał, który jest promowany, nie musi być aż taki, jak jest to w mediach tych mainstreamowych. Chętnie bym się wybrał, ale tak jak wspomniałeś wcześniej, że po prostu trzeba zapierniczać, no to ja w tym terminie niestety będę ciężko pracował, więc mnie niestety nie będzie, ale chętnie, może kiedyś, w przyszłości, może akurat jakiś termin wpasuje. Przechodzimy, Kuba, do Twoich początków biznesowych. Tak jest. Mobile English, szkoła językowa. Mówisz o tym, że dobra, trzeba pracować, zarobić 10 tysięcy, jest to możliwe, jeżeli po prostu nawet założę sobie jednoosobową działalność, po prostu będę pracował. Tak. Zbuduję taki biznes, który tam te 10 tysięcy zarobi. Ale w jaki sposób Ty to zrobiłeś, że tą szkołę rozwinąłeś, że przeszedłeś na taki kolejny etap? No bo większość osób zostaje w tym, że po prostu pracuje całe życie, jednoosobowa firma, zapieprzają bardzo dużo, ale Tobie udało się ten etap przeskoczyć i jednak zbudować z tego dużą sieć. Tak. Jak do tego doszło? Jak to się robi? Dwie firmy przeskalowałem. Pierwszą to właśnie tego mobile'a, a drugie to wszystko, to jest ten mobile English, a druga firma to było to, czy ten katalog weźmiemy, czy coś. Marka odzieżowa. Tak, te dwie firmy udało się przeskalować, ewidentnie. Pierwsza firma usługowa, czyli angielski dojazdowy. Dlaczego się udało? Ja miałem bzika zawsze na punkcie pracowitości, na punkcie przedsiębiorczości, handlu i budowania marek. Gdyby od początku wierzyłem, jeszcze 15 czy tam ileś lat temu, 2003, 2004, 2005 rok, jak zaczynałem, jeszcze nie było tej świadomości, może 2007-2008, że jak będzie brand, to ten brand się sprzeda, ten brand ludzie kupią, bo ciężko dać pieniądze człowiekowi. No bo patrzysz w jego portfel, czemu on ma zarobić więcej i tak dalej. Natomiast no, duże firmy marżują się razy 100%, razy 200, razy 1000, tylko dlatego, że sprzedają pewną obietnicę. Nie kupujesz samochodu BMW, tylko kupujesz obietnicę, że będziesz miał radość z jazdy, że będziesz miał serwis, zapach, konstrukcję i myślę, że oprócz marketingu i ściemy, tam jest sporo w tym prawdy, że jest dużo zaplecza, gdzie wierzysz w to, że ciuch dobrej firmy będzie lepszy niż chińszczyzna. Za to zresztą się marżuje. Tu widziałem pieniądze, więc stworzyłem sobie markę Mobile English angielski z dojazdem i cóż, przekazywałem moich klientów kolejnym lektorom. To też nie było tak, że to było z dnia na dzień, to było 7 czy 6 lat pewnej ewolucji, że najpierw jeździłem z tym długopisem gdzieś tam po domach, potem jeździłem drożej, potem miałem tych klientów na tyle dużo, że nie mogłem się rozdwoić i zacząłem zatrudniać jako 21 czy 2-latek ludzi, którzy mieli 25 lat, kończyli studia. Najpierw to chyba miałem 2003-2004 rok, to ile miałem? 20 lat, 20-21 lat, a zatrudniałem ludzi od siebie 3-4 lata starszych, żeby przejmowali moich klientów. No i bardzo szybko była 40 chyba, czy 45 lektorów w Łodzi. Doszedłem do pewnego sufitu. Mieliśmy z 250-300 kursów takich domowych i firmowych i trafiłem właśnie na pismo, czy sami do mnie zadzwonili własny biznes franchising, czy ja bym nie chciał dać ogłoszenia, żeby nie przeskalować tego biznesu. No i dałem to ogłoszenie. Zrobiliśmy też jakiś wywiad i w ciągu 3-4 lat do 2010 roku ponad 130 licencji sprzedanych w kraju za naprawdę dobre pieniądze. I doszliśmy do 1000 pracowników, gdzie jeden brand scalił właścicieli tych firm, menedżerów, lektorów i kilka tysięcy klientów. A tak naprawdę mnie już później nie było, no bo nie byłem potrzebny. Gdzieś od 2012 roku, 2011 roku zajmowali się zresztą w tym biurowcu tym biznesem moi ludzie. I to była pierwsza rentierka, gdzie na franczyzie po pierwsze były przychody z licencji, po drugie, co miesięczne takie opłaty zryczałtowane od 500 zł do kilku tysięcy z każdego miasta. To było lepsze niż nieruchomości, no bo inwestycja nie była żadna oprócz reklamy i stworzenia tej marki, ale na pewno było więcej, praktycznie było więcej niż dzisiaj z nieruchomości. Samych opłat tych miesięcznych plus oddział łódzki. I równolegle stawiałem drugą nogę
czyli firmę tą Venerdi właśnie odzieżową. Ta firma funkcjonuje do dzisiaj. Zresztą dzisiaj też wysyłki idą, koszulek i tak dalej. Jesteśmy tą firmą po prostu zmęczeni, więc zwłaszcza żona, więc ja z tej firmy rezygnuję, żeby już tego nie robić, bo to też nie są czasy jak gdyby tej firmy. Natomiast zagrałem tak samo, tylko w branży nawet wdzięczniejszej, bo branży handlowej. Czyli żeby obsłużyć moich klientów, kilkanaście tysięcy klientów co miesiąc, trzeba było użyć siły 1000 pracowników. W przypadku firmy odzieżowej mieliśmy 4 handlowców, w sumie żonę, która nimi się zajmowała, nimi zarządzała, kilkanaście szwalni, czyli no, kontraktujesz sobie w szwalni w jednej swetry, w innej szaliki, w innej płaszcze, w innej skarpetki, w innej spodnie i kilkaset sklepów partnerskich, które ten towar brały i też jedno logo, jedna wszywka jak gdyby zrobiła całą robotę i równolegle sobie te nie wiem, przez poważnie to się tym zajmowałem z 10 lat jedną i drugą firmą, wyciągnąłem ile można, nadwyżki cały czas kumulowałem w lokale usługowe, te biurowe, tu gdzie mieliśmy firmę, parę lokali parterowych, paręnaście mieszkań, aż nastąpił ten moment pewnego przesytu, wypalenia, przeszedłem na ten układ rentierski i tyle. Ale marki handlowe mi uratowały tyłek, pracowitość, umiejętność sprzedaży i marki handlowe. Jednak dwie zupełnie różne działalności, bo tu masz usługi, tutaj masz produkt. Co byś wybrał, usługi czy produkt? Jednak iść w produkty? No bardzo trudna rzecz. Ja jedną i drugą firmę, można powiedzieć, dzisiaj mam już 15 lat. To jest bardzo dużo. Mogę nawet porównać tak na szybko, bo aż tak się analizy nie spodziewałem się w wywiadzie. Natomiast ogromny problem w Polsce w ogóle, w jednej i drugiej firmie był z zatorami płatnościowymi i podatkami. Czyli zarówno jak dajesz komuś towar i to skalujemy na nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset sklepów, wystawiasz faktury sprzedażowe, nie wszyscy płacą za te faktury w terminie, niektórzy nie płacą w ogóle. To samo było w przypadku czy faktur za języki, za naukę, czy faktury franczyzowe. Trzeba było płacić podatki. To był jak gdyby w jednej i drugiej firmie duży problem, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Ja musiałem brać kredyty na podatki. Czyli brałem obrotówkę, żeby utrzymywać swoich niepłacących klientów. Dopiero jak w nieruchomościach okrzepłem, byłem w stanie wyrzucić tych najgorszych klientów. Nie wiem w ogóle, dlaczego kiedyś do tego doprowadzałem. Ale taka sytuacja ewidentnie miała miejsce. Plusem w usługach jest to, że nie masz magazynu. Czyli robisz daną usługę, cashujesz, idziesz dalej do kolejnego klienta, do kolejnej inwestycji. Jak handlujesz, no to trzeba mieć w moim przypadku swojego brandu odrobinę magazynu, więc gdzieś był sam towar zamrożony w magazynie, plus jakieś końcówki serii, plus szycie dalej, więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Usługi trochę teraz może być ciężej skalować, tym bardziej, że też wspominałeś, że problem z pracownikami. Znaczy jest to rzeczywiście ogromny problem, nie ma tych rąk do pracy. Więc na pewno to nie jest to samo środowisko biznesowe, które było 15 lat temu czy 10 lat temu. Temat rzeka. Okej, okay, jeszcze temat rzeka. Wracając do Mobile English. Dlaczego? Jeszcze powiem Ci, dlaczego to wyszło, a tamto nie wyszło. Po pierwsze, chciało mi się inaczej. Po drugie, nie miałem pieniędzy. Jak masz pieniądze, to źle robisz biznes. Jak nie masz pieniędzy, to dużo łatwiej jest dojść od zera do miliona, niż jak masz 5 milionów, zrobić z 5 100. Mi się nie udało. Ja już nigdzie nie osiągnąłem jakichś wielkich szczytów z różnych przyczyn, ale wydaje mi się, że ten początek jest dużo, dużo prostszy. I w odzieży byłem bo zaczynałem jako handlowiec w ogóle, handlowałem tkaninami takimi jeansowymi, denimowymi, więc widziałem, jak działa producent odzieżowy. Tutaj uczyłem angielskiego od jak miałem 17 czy 16 lat. Po prostu na tym się znałem, byłem dobry w językach, dobry w nauczaniu, byłem dobrym uczniem, dobrym nauczycielem i tak dalej, więc to nie wyszło, to nie był biznes, ja to miałem w serduchu. W odzieży marzyła mi się firma odzieżowa, marzyła mi się własna marka, konfekcjonowanie uwielbiałem sprzedawać. Jak to już była postawiona firma, to ja wsiadałem w jakieś Punto, czy w jakiegoś tam Doblaka, czy w busa, już miałem takiego dużego chyba Fiata Ducato, gdzieś po Polsce jeździłem i sprzedawałem te swetry. Po prostu cieszyłem się, że uszyłem swetry po 30, sprzedawałem po 50. I tak dalej. Więc akurat strzeliłem się w rzeczy, które lubiłem robić. Mhm. A rajstopy mi nie wyszły, bo się na tym zupełnie nie znałem. Czy firma remontowa, gdzie ja nie potrafię pracować z pracownikami fizycznymi i z upierdliwymi klientami po drugiej stronie, że chcą zapłacić połowę i z halogenem patrzą, są ściany dobrze zrobione. Więc to tam na tym się nie znałem. I nie potrafię szlifować do dzisiaj ścian.
No i teraz już, jeżeli masz już działający biznes, żyjesz wygodnie, to trochę to rozleniwia, już nie masz takiej presji, że, bardzo, żeby... dokładnie tak. Nie było tego parcia. Tutaj ewidentnie było wstawanie rano, kombinowanie, zarażanie jakąś energią właśnie współpracowników czy klientów, więc była zupełnie inna energia. No, aż no nie to, że się biznes skończył, ale na pewno nie można być na topie przez dłużej niż 10 lat, chyba że jest się naprawdę korporacją i dużo płaci za to, żeby ludzie to robili, żeby to reklama robiła i trochę kupujesz sobie ten poklask, ale firma w pierwszym okresie paru lat ma ten poklask od klienta, który tego potrzebuje. Mhm. Mobile English i franczyza. Gdybym chciał wejść w biznes franczyzowy, ok, McDonald's jest rozpoznawalny brand, ludzie wszędzie znają McDonalda, lubią McDonalda, ok, rozumiem, ale dlaczego klienci otwierali szkołę językową na franczyzie? Co oni z tego mieli? Koncept działał, no mieli klienta. Mogliby, ale ty im dawałeś też klientów od siebie? Wiesz co, jak stworzysz markę, silną markę, to ten klient dzwonił z całej Polski, dzwonił. Więc jak tylko się pojawiło, że nie wiem, w Krakowie będzie Mobile English, mieliśmy oczywiście na to swoje patenty, oklejony samochód, 100 banerów, reklamę w radio, cały magazyn zadrukowany, wiesz, obsługa klienta, mieliśmy napisaną książkę, nie wiem, 80 czy ileś stron z zakresu obsługi klienta. Zobaczyliście, jak dzisiaj w Polsce to kuleje. Na każdym, no, wczoraj byłem w potężnej firmie, już nie chcę nazwy mówić, kupić baloniki na te urodziny żony. To mógłbym wypunktować, jak kiepsko, wiesz, ogromna hala, iluś pracowników i nagle stoisz w kolejce, nie wiem, 20 minut, żeby kupić baloniki za 300 zł. Nikt o tym nie myśli. Masz ochroniarza, ktoś coś załatwia, nikt nie powie ci dzień dobry. No procedury, tych procedur brakuje. Jeżeli masz na to koncept, masz na to klienta i zyski, to franczyzobiorca chętnie za to płaci. I zobaczcie, ile jest konceptów franczyzowych. Nie zdajemy sobie sprawy, ale w Polsce jest 500 czy 1000 marek na franczyzie. Co drugi punkt, który widzisz na ulicy, jest właśnie na franczyzie, bo ktoś wchodzi w coś sprawdzonego. I tak samo było z Mobilem 2. Byłem pierwszy i byłem, jak franczyza w Polsce w ogóle powstawała, takie słowo jak franczyza. Hmm, czyli według ciebie, jeżeli ktoś szuka jakiegoś pomysłu na siebie, na pierwszą firmę, wchodzenie we franczyzę jako franczyzobiorca? Nie jest to złe, bo nauczysz się biznesu, a może stworzysz swoją markę za parę lat w innej branży. Okej. Okay. Przechodzimy do Venerdi. Jasne. Branża odzieżowa. Tak. Powiedziałeś, zawsze chciałeś mieć swoją markę odzieżową. Jak wyglądała, w jaki sposób wydziałaliście? Opieraliście tą dystrybucję o co? O sklepy partnerskie, sklepy multibrandowe. Czyli też chciałem mieć taką firmę, może każdą firmę chciałem mieć taką do dzisiaj, żeby nie wiązać się z miejscem, czyli żeby być mobilnym. Nie chciałem mieć restauracji, hotelu, jakiegoś pralni, czyli takiego punktu, gdzie muszę mieć z miejsca płacić za sam punkt, płacić za kilku pracowników, za urządzenia i tak dalej. Tylko chciałem być firmą wirtualną. Czyli mam logo, handluję informacją, przerzucam towar, przerzucam usługę, ale tak naprawdę nie istnieje. I to się udawało. I tak właśnie było z mobilem, ale również z firmą tą odzieżową. Drukujesz wszywki, drukujesz opakowania, metki, instrukcje prania, kartoniki, natomiast konfekcjonujesz towar i trafiasz do sklepów multibrandowych, które tym handlowały. W dzisiejszych czasach taki model dystrybucji w ogóle jeszcze ma sens? Czy no sprzedajemy, już... ja nie wiem jak, ale to cały czas się sprzedaje. No teraz wiesz, jest taki pogląd, że wszystko się przenosi do internetu. I to jest kolejny właśnie krok na plus, że możesz mieć silny brand w internecie, w ogóle nie istnieć. Teraz moi klienci, młode chłopaki często zarabiają ogromne pieniądze na dropshippingu, czyli handlują czyimś towarem albo tworzą swój brand na czyjejś półce, na kliencie, którego nie znają, mając tylko stronę sprzedażową. To jest genialne. To jest pójście w ogóle krok dalej, że wszystko się dzieje w głowie klienta. Ktoś musi to zawieźć, masz firmy kurierskie, masz firmy magazynowe, masz firmy produkcyjne, spedytorów z całego świata, masz importerów, a ty masz tylko stronę, że kupisz to tu i tu. No, na tym polega branding, na tym polega konfekcja. Przecież jak masz supermarket z marką własną, to nie jest tak, że market ma swoją produkcję, tylko jedzie do producenta, dyrektor jakiś handlowy i mówi, panie, potrzebuję 2 miliony ketchupów z naszym brandem. Do widzenia. No i marżujesz sobie to razy tam 30-40%. W życiu nie widziałeś, nie byłeś na produkcji ketchupu. A teraz, gdybyś miał zaczynać markę odzieżową, poszedłbyś jednak w internet, czy rozwijałbyś dalej w oparciu o takie sklepy? Poszedłbym w internet. Chociaż sklep multibrandowy jest o tyle ciekawy, że nie masz kosztów, wysyłasz towar,
Ty masz na towarze, załóżmy, 30-40% narzutu, sklep ma netto razy 2. Czyli jak widzicie gdzieś sweterek w sklepie za 300 zł, to on był kupiony za 200 netto. Netto razy 2. 150 netto, przepraszam. 150 netto. Ok, Mobile English, powiedz, dlaczego ten biznes wygasiłeś? Co tam się stało? Czy ta firma w ogóle jeszcze dzisiaj funkcjonuje, czy to już nie ma żadnego działu? Jeszcze w zeszłym roku. Tu były dwa problemy. Pierwszy problem techniczny, że naprawdę nie ma w Polsce, to jest wielka bolączka polskiej przedsiębiorczości, że ciężko zatrudniać ludzi na umowę zlecenie, a umowa o pracę jest bardzo upierdliwą umową, trudną. Czyli naskoszenie ogródka, wyprowadzenie psa, nie wiem, posprzątanie w domu. Ciężko zatrudnić panią do sprzątania na 1/8 etatu. I tu z lektorem tak było, że my potrzebowaliśmy lektora na 8 godzin, na 12 godzin w miesiącu. On musiał mieć firmę, żeby to zrobić. Jak już ma firmę, to zaczyna kombinować sam. Więc jak gdyby tutaj poszło jak dla mnie o przepisy, ale przepisy byśmy obeszli. Poszło o to, że nie ma kim pracować. Dwa, no ogromna konkurencja. Dzisiaj każdy, kto to robi na poważnie, ma swoją działalność, wystawia fakturki. No też się zmieniliśmy jako kraj przez te 15 lat. Dzisiaj chcesz mieć firmę, to sobie idziesz. Kiedyś nie było tej świadomości. Jak ja otwierałem firmę, tutaj też patrzę, bo z tego 10 piętra wszystkie nieruchomości widać, że coś robiłem, ale Urząd Skarbowy na Wróblewskiego jest blisko. To ja w tym 2003-2004 roku naprawdę się stresowałem. Dzisiaj otwierasz spółkę, dzwonisz do księgowego, mówisz, otwórz tam spółkę, jaką trzeba, jest otworzona, więc zmienił się bardzo mental. Gdybyś teraz z obecnym doświadczeniem jeszcze raz zaczynał biznes, czy są jakieś błędy po drodze, których byłbyś w stanie teraz uniknąć? Dla ludzi, którzy nas oglądają, coś takiego, że na twoim doświadczeniu można tego uniknąć? Jasne, już wam mówię, gdzie ja popełniłem błąd, chociażby w przypadku marki tej remontowej, czy w przypadku Rajstop, czy nawet muzyki, o, to był błąd też. Z 200, 300 czy ileś tam tysięcy wywalone 2 lata pracy, że miałem w głowie jakiś pomysł, ładowałem w to pieniądze, a nie zrobiłem badania rynku takiego, nie badania rynku, że zleciłem to firmie za 5 tysięcy, tylko badanie rynku polega na tym, czy ktoś chce to kupić, czy nie. Czy chce z tego skorzystać, czy nie. Jeżeli nikt na przykład spośród twoich znajomych, jak ja bym dzisiaj robił markę rajstopową, to bym, tak szczerze mówiąc, wydrukowałbym na drukarce 10 opakowań, dałbym 100 zł, najdroższe opakowanie w kraju, po 10 zł za sztukę, kupiłbym od kogoś rajstopy, je przepakował i pojechał do 100 sklepów, czy w ogóle ktoś to ode mnie weźmie. Ja kupiłem tira rajstop u 2 producentów, zrobiłem kolekcję, modelki, bzdury i tak dalej i się później rozczarowałem, czyli mniejszą tą próbę robić mniejszym wydatkiem. Dzisiaj jak widzę kelnera, który odchodzi z restauracji, bo się pokłócił z szefem, bierze kredyt, dofinansowanie i jeszcze od rodziców 500 tysięcy i robi restaurację. Czym innym jest być kelnerem rozżalonym, a czym innym jest prowadzić restaurację. I tutaj widzę taką wyjebkę małą, mentalną i później niestety rynkową, żeby mierzyć siły na zamiary, ale sprawdzić, czy ktoś potrzebuje tego, o czym ty tak dużo mówisz i co tak drogo chcesz sprzedawać. I to rozczarowanie to jest często takie, wiesz, walnięcie, można powiedzieć głową, bo później o podłogę, ta wywrotka, że ludzie myślą, tam mówią rodzicom, dziadkom, przyjaciołom, że co, to ja nie mam jaki biznes, co ja zrobię? No i wiesz, otwierają i jeb. Czyli najpierw zderzenie z rzeczywistością. Druga sprawa, że biznes potrzebuje czasu. Też jesteśmy ja tam taką, nie wiem, techniką pastylkową, że idę, boli mnie ząb, to sobie wezmę pastylkę, kupię, już nie boli. Ludzie tak chcą zrobić biznes, a rynek potrzebuje, myślę, że z 2-3 lata, żeby przyjąć nową markę, nową usługę, żeby ktoś coś okrzepło na rynku. Może mi to przyznasz jako youtuber nawet, który chyba do mnie dzwonił w zeszłym roku, 2 lata temu, 3 lata temu. Od 3 lat, tak. Tak, że to wszystko wymaga czasu. Ja wyobraźcie sobie, nawet 2 lata temu menedżer Czarka Głucha, tradera, do mnie w 2019 myślał, czy ja mogę napisać rozdział w jego książce, która stała się ultra hitem. Ja patrzę, mam to gdzieś w nieodebranych, w nieprzeczytanych, bo teraz coś razem robiliśmy, jakiś plik mi przesyłał. Ile czasu trzeba, musi upłynąć, żeby gdzieś zaistnieć? Ja pracuję na śmiesznym tym YouTubie od chyba 3 lat, czy 4 lat i dopiero teraz widzę jakieś owoce tej pracy. Że coś się wrzuci, jest jakaś konwersja, robię obóz dla przedsiębiorców na Mazurach, to jedzie 100 osób, na konferencję przyjeżdża 2000. Najpierw ja miałem 6-7 osób. Wyświetlenia zerowe.
później jakiś hype, potem coś i tak dalej. Dopiero ludzie zrozumieli, a ten gość jednak to coś ma do powiedzenia. A często w biznesie młody człowiek ma tak, że właśnie się zakredytuje, bierze oszczędności, ma dużo energii, otwiera punkt, czy internetowo, czy stacjonarnie, czy mobilnie, no i nie ma klientów. Więc ogromna cierpliwość. Naprawdę. Cierpliwość, ale właśnie, żeby teraz połączyć cierpliwość z tym początkowym rozczarowaniem, żeby nie brnąć w to, co nie działa. Po prostu nie brnąć w to, co nie działa. Jeżeli biznes ci na małej próbie nie działa, to raczej bym nie ryzykował. Moim minusem było to, że byłem bardzo uparty. Czyli wszystkie trzeba, nawet w przypadku tej muzyki, to był jeden producent, drugi, disco, rock, pop, aż później z orkiestrą Dentą, czyli no, trzeba umieć się też poddać, tak? Że jeżeli nie ma tego flow, jeżeli ten rynek cię nie pcha do przodu, to nie rób tego, co robisz. Że to trochę się ze sobą gryzie, bo z jednej strony cierpliwość, a z drugiej strony nie brnąć w to, co nie działa. I kiedy to... No, na tym polega wyważenie. Dlatego myślę, że po pierwsze młodość, żeby mieć czas i spróbować. Dać rok, dwa twoim pomysłom. I wiesz, dlatego jestem bardzo spełniony tym całym trenerem biznesowym czy doradcą, bo miałem tyle przewróceń i tyle sukcesów i na tylu płaszczyznach, na tylu markach, nawet w tylu krajach, że jestem w stanie nie mówić z jednej perspektywy gościa, któremu się udało w transporcie, że nie miał nic, ma 1000 tirów, tylko mam tyle porównań na przykład do prowadzenia oddziału własnego przez 15 lat i prowadzenia sieci franczyzowej przez 12 lat. Jak myśli franczyzobiorca, jak działa franczyzobiorca, jak działa klient mój, jak oddziała klient franczyzowy, jak działa sklep, właściciel, który ma sklepów paręnaście, jak działa sklep w małym mieście, w dużym mieście i tak dalej. Jak robisz z kimś tych transakcji, nie wiem, dziesiątki tysięcy, może nie z kimś, bo to było bardzo wiele osób, ale w tej głowie rodzi się taka statystyka organiczna, empiryczna, że ja tego doświadczyłem. I to jest fajne i też nie żałujesz, więc ja polecam w ogóle wam, czy widzom, czy słuchaczom młodszym, starszym, żeby trochę nie słuchać szkoły, trochę nie słuchać rodziców, że masz iść do szkoły, wyuczyć się zawodu i siedzieć w tym zawodzie 40 lat. Jechałem z taksówkarza na te urodziny żony przedwczoraj. Jechaliśmy z rodziną. Gość się przesiadł do taksówki po 20 latach pracy na spedycji. Jak niewolnik spuszczony ze smyczy, że on się cieszy, że rozmawia, cieszy się, że jedzie taksówką. Że nie siedzi, 20 lat siedział na słuchawkę przed komputerem. No ile można? W biznesie masz komfort, nie wiem, już przysłowiowo, ale posiadania kawiarni i możesz mieć też biuro turystyczne. A żona może mieć, kurczę, fryzjera dla psów. I dodatkowo jeszcze możecie mieć kanał na YouTubie. A wszystkich zachęcam, żeby okrasili swoje usługi, jakiekolwiek to by nie były, mediami społecznościowymi. Do 2017 roku, aż ja się zdecydowałem na ten krok, nie miałem żadnych Facebooków, Instagramów, YouTube'ów. W momencie, kiedy można było iść razy 3 z tymi biznesami, ja tego po prostu nie robiłem jako właściciel, który nie chciał, który się bał, co ktoś powie, który się bał zapłacić za filmik paręset złotych czy parę dziesiąt złotych agencji za jakieś, nie wiem, za posta. No była to moja głupota. Wiesz, taka zatwardziałość, stara szkoła, że nie, bo nie, bo Facebook jest zły i Instagram jest zły i pokazywać się nie wypada, bo coś powiedzą, coś nie powiedzą. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że to nie jest przywilej korzystanie z tego, tylko to jest mus. Teraz zacząłem Rafała Brzoskę obserwować, bo też go na kanał sobie ściągnąć i na integrację będę w każdym razie. Rafale, walczył, jak do ciebie dojdzie ta plotka. 3 lata się musisz starać. Tak, ale widzę, ale widzę, że ten gość nie wstydzi się. Nawet wczoraj napisał posta, że 200 milionów zysku podatku tego CIT-u, tak, oddane, że fajnie, nie fajnie, pomaga Ukraińcom, buduje firmę. Uśmiecha się, kurczę, daje energię, ale widzę, że gość ma jaja. Że to nie jest Poczta Polska, tylko jest to Impost, jest to prywatna firma, o ile tam, ja już nie wiem, jakie tam są procentowo, na ile to jest jego, na ile nie jest, ale widzę faceta z krwi i kości, który coś robi. A drugi, jak ma tą samą firmę, to żeby tę energię sprzedać, musi naprawdę dać ogromne pieniądze na kampanię PR-ową, która zawsze będzie oszukana, bo będzie wynajęty aktor, aktorka i wszystko będzie piękne. Więc idźcie w media społecznościowe, bo to jest marketing z rabatem 95% i 100% uczciwości. A twój klient to jest klient, który płaci ci uczciwą kasę, swoją kasę, prawdziwą kasę za realny produkt, realną usługę. Więc ciężko jak się zderzy, że masz opakowanie, piękną torebkę, a w środku jest źle. A to możesz pokazać telefonem. Cześć, mamy takie coś.
czy inne. Więc na pewno social media. Czyli skrócenie tej drogi między tym, co jest w głowie właściciela firmy, a tym, co jest w głowie Twojego klienta. Super, Kuba, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mamy dla Ciebie jeszcze prezenty, nie przyjechaliśmy z pustymi rękami. Tak a propos tego, co Ty tutaj pokazujesz, te wszystkie swoje przedsięwzięcia, które robiłeś, które wyszły, które nie wyszły. Po pierwsze, mamy dla Ciebie plecak od naszego partnera kanału, bo my jesteśmy takim youtuberem pełną gębą, marka James Hogg, więc tutaj masz plecak dla Ciebie od nich, ale jeszcze dla Ciebie coś mam. Ty wydajesz książki i teraz mój kolejny pomysł na biznes, wydawnictwo, razem z gośćmi będziemy to robić, ale sam też będę takie książki wydawał. Książka 100 pomysłów na biznes, to jesteś w ogóle pierwszą osobą, która się o tym dowiaduje. Super. I co ciekawe, dwa razy w tej książce też jesteś opisany, gdy na przykład jest rozdział na temat szkoły językowej, jest podany Twój przykład. Gdy jest rozdział na temat organizowania wyjazdów, na przykład dla przedsiębiorców, też jesteś podany jako przykład. O, w tym się staje dobry. Więc 100 pomysłów na biznes opisanych i to jest w ogóle egzemplarz kolekcjonerski, go trzymaj, bo on jest grubszy. Takich już więcej nie będzie. Super, super. Cztery sztuki na rynku takie. Bardzo, bardzo Paweł dziękuję za Twój przyjazd, za książkę, za plecaczek również i gratuluję. Bo ja też obserwuję, wiesz, siłą rzeczy obserwuję się. Gdyby wszedłem w tego YouTube'a, więc staram się w ogóle nie oglądać filmików, ale te ikonki, miniaturki wyskakują, kto tam co robi. I zresztą to samo, jak byłem u Maćka Wieczorka, jak on miał chyba 2000 subskrypcji, był u mnie na podwórku, mówię, konsekwencja. Rozwalili bazę, tak? Tak samo ty, myślę, że w przygodach przedsiębiorców też byłem, jak chłopaki mieli 20 tysięcy subskrypcji. Raptem 2 lata temu. Teraz mają 150. Przez konsekwencje. Nikt nie widzi, ile pracy wykonuje Adrian ze wspólnikiem Bartkiem lub Tomkiem, bo zawsze mylę producenta. Natomiast przemiło mi się to, obserwuję z mojej strony jako takiego już trochę starego dziadka, który ja to robię tak trochę dla sportu, trochę dla zabicia czasu, trochę żeby, nie wiem, dorobić do emerytury rentierskiej. Natomiast obserwując sobie to widzę, jak ile pary się w to wkłada, żeby też powstał kanał. I najfajniej, jak później ta praca przynosi takie rezultaty, że sobie tutaj siadamy i działamy i można na wielu szczeblach się rozwijać. I myślę, że tutaj młodzi ludzie powinni właśnie tak nas czytać. Nie jako, że ty teraz w książce dasz im na 64 stronie pomysł na 100 milionów, tylko inspirować. Że jak masz pomysł na coś, to po prostu rób to pierwszy, drugi, czwarty, piąty raz, aż dojdzie do tego, że zacznie to trybić i zarabiać, albo nie, zmieniam, tym z tej mąki chleba nie będzie. Uważam, że ty pieczesz zajebistą mąkę, to brzydkie słowo powiedziałem niestety, ale bardzo Ci dziękuję, bardzo gratuluję i jedziemy dalej. Dzięki, Kuba. Drodzy widzowie, Wam też dziękujemy no i zapraszamy do subskrybowania tego kanału jako rasowi youtuberzy, tak trzeba robić. Także zasubskrybujcie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.